Witam Państwa w najnowszym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana doktora Michała Przyperskiego, autora książki Dziki Wschód, Transformacja po polsku 1986-1993. I o tej cezurze za chwilę będziemy rozmawiali, dlaczego taką pan doktor cezurę transformacji ustrojowej przyjął. I przypomnę, książka, która to jest, zdaje się, czwarty dodruk książki pana doktora, Mieczysław Rakowski, biografia polityczna. Książka, która wzbudziła bardzo liczne głosy, także liczne kontrowersje i o to chyba w badaniach naukowych chodzi. Panie doktorze, dlaczego ta cezura czasowa 1986-1993? 4 czerwca, zawsze są uroczystości, 4 czerwca 1989, to się uważa za taką datę kluczową dla transformacji ustrojowej, ale właśnie no, taki, czasami brana jako otwierająca, czasami jako już otwierająca w ogóle nową epokę, czyli trzecią RP. A pan pisze o tym rozstrzale 86-93. Dlaczego te daty? Może zacznijmy od początkowej, 86. Tak, oczywiście. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo się cieszę, że możemy rozmawiać o tej książce. To jest dla mnie duża przyjemność. Od razu 86, no naturalnie dlatego, że autor urodził się w roku 1986, czyli ja o sobie mówię. Tak, można by oczywiście pomyśleć. W gruncie rzeczy no to prowokacja, może mało wyrafinowana. Rok 1986 to jest dobry moment, żeby spojrzeć na historię społeczną PRL-u, historię społeczną Polski, i rok 1993, pragnę wierzyć, również jest taką ważną datą. Próbuję to argumentować w swojej książce, że rok 1989, wrócę jeszcze do tego, że uważam go za ważny, bo on taki jest. Natomiast rok 1989 pod pewnymi względami z perspektywy historii społecznej nie jest rokiem arcydecydującym. Nie jest rokiem, w którym następuje jakaś taka kluczowa zmiana albo seria zmian z punktu widzenia na przykład historii codzienności. Takim bardzo typowym przykładem, jednym, nie będę się tutaj szerzej rozwijał, bo to jest rozwinięte w książce, jest przykład kolejki. Społeczeństwo kolejki, kolejka jako rzeczywistość lat 80., przede wszystkim lat 80., jako taka społeczna instytucja, w której Polacy spędzali wiele godzin codziennie. Każdy Polak, od tego nie można było uciec. Nawet jeżeli nie chciałeś stać w kolejce mięsnej, która prawdopodobnie wywoływała największe emocje i zostawałeś wegetarianinem, to nie rozwiązywało sytuacji, bo trzeba było stanąć w kolejce po twarożek, czasem nawet i po warzywa choćby. Ale to nie jest tylko, nie tylko produkty żywnościowe, odzież, no, wszelkiego rodzaju rzeczy, o których sobie tylko możemy pomyśleć. Moi rodzice, pokolenie osób urodzonych w latach 60., wczesnych 70., kolejką się nie dziwi. Tym, co było w latach 80. absolutną normą. Wszyscy ci, którzy urodzili się, no, choćby tak jak ja i młodsi, a tych jest przecież w naszym kraju coraz więcej, no i nie zdają sobie sprawy w ogóle z tego, jak wyglądała kolejka. I teraz tak, na pewno pan redaktor mógłby się teraz zrzymać i powiedzieć, dlaczego odpowiadam o kolejce, a nie o cezurach. Ale to jest bardzo dobry przykład tego, że kolejka, ponieważ kolejka nie przestała istnieć w roku 1989. Przeciwnie, po 4 czerwca 1989 roku te kolejki i tak nieznośnie długie wydłużyły się jeszcze. Kolejki w styczniu 1990 roku może zaczęły się skracać, ale jeżeli chodzi o temperaturę dyskusji w nich, to przypominały kolejki sprzed 9 lat, czyli z okresu 80-81, kiedy dyskusje były ożywione, kiedy emocje, nie tylko wcale polityczne, były w dyskusjach były właśnie na porządku dziennym. Ten koniec kolejki to jest bardzo ważny element transformacyjnej zmiany, ale koniec kolejki to jest mniej więcej rok 90. Pewnie trudno byłoby wskazać jednoznacznie taki jeden moment, bo to jest historia społeczna. Tam z reguły nie ma takich cięć bardzo, bardzo jasnych i z dnia na dzień rzeczy się nie zmieniają, raczej ewolucyjnie i pewnie inaczej w wypadku kolejki będzie. Kiedybyśmy powiedzieli o kolejce warszawskiej, nie wiem, słupskiej czy suwalskiej, albo jakichś kolejkach, które również i na wsi się pojawiały. I to pokazuje, że takie cezury są potrzebne.
Więc to jest taka bardzo generalna próba odpowiedzi na to, dlaczego takie cezury. A 86 rok dlaczego? 86 rok przede wszystkim dlatego, że to, co mówią socjologowie, pisała tak Mirosława Marody, choćby pokazują to badania CBOS-u. 86 rok to jest ten rok, no w zależności od tego, jak spojrzeć, albo ostatni rok stabilności, albo pierwszy rok załamania nastrojów. Lata 87, 88, 89, przede wszystkim 86, 7, 8 to są kolejne lata, kiedy Polacy absolutnie tracą wiarę, jeżeli w ogóle ją mają wcześniej, ona jakaś jest, w to, że Wojciech Jaruzelski potrafi Polską rządzić, ale też, że Polskę czeka coś akceptowalnego, coś może nawet i dobrego, bardziej akceptowalnego. To nie była, nie było takie myślenie, że przed Polską stoją jakieś fantastyczne perspektywy, bo tak nie było. I to jest ogromna rzecz. To pokazuje pewną taką dynamikę klimatu emocjonalnego. O tym pisał między innymi Marcin Zaremba w bardzo, bardzo interesujący sposób. Więc to byłaby ta cezura pierwsza. Cezura końcowa jest trochę utkana z historii instytucjonalnej bardziej niż może z historii społecznej. Może te nastroje roku 93, one nie są jakoś bardzo różne od tych z roku 94 czy 5, ale rok 93 to jest po pierwsze i myślę, że po lutym 22 roku, to jest bardzo ważny argument, to jest moment, kiedy wojska sowieckie, no postsowieckie, rosyjskie, ale w gruncie rzeczy przecież wiemy, że sowieckie, bo jako sowieckie przyszły nad Polskę, wycofują się. To jest ostatni moment, to są ostatnie miesiące, kiedy taki polityczny rozwój sytuacji jest możliwy. Nie możemy sobie wykluczyć sytuacji, w której wojska rosyjskie, no w gruncie rzeczy by tu zostały, bo Rosja nie zgodziłaby się na ich wycofanie. W jaki sposób Polska mogłaby zmusić Rosję do tego? Kiedy Borys Jelcyn w końcówce roku 93 zaczyna przyjmować taką bardzo twardą postawę, czy może tak twardszą postawę względem Zachodu, jest już mniej tym demokratycznym, sympatycznym Jelcynem, który rywalizuje na licytację o większą demokrację z Michałem Gorbaczowem, no można sobie wyobrazić zupełnie inny rozwój sytuacji. Ukraina, nawet za rządów pani premier Tymoszenko, podtrzymała obecność garnizonów rosyjskich na swoim terytorium. Nie chcę oczywiście w ten sposób powiedzieć, że Ukraina sama sobie winna obecnemu rozlewowi krwi w tym kraju, bo to oczywiście byłoby haniebne uproszczenie. Jednym winnym, i to jest oczywiste dla wszystkich w naszym kraju, pragnę wierzyć, jest Władimir Putin i tyle, i jego imperialne ambicje, które są w cywilizowanym świecie niemożliwe do zaakceptowania. Natomiast to pokazuje, jak 93 rok był ważny pod tym względem, a pod innym względem to jest, proszę się nie śmiać, wprowadzenie podatku VAT w lipcu 93 roku. Dlaczego? Ponieważ to pokazuje, w jaki sposób państwo inaczej wiąże się z obywatelem. Obywatel zaczyna być może w jakiejś większej mierze konsumentem, bo podatek VAT, podatek obrotowy to jest podatek, który generuje dochody, no myślę, że w znacznej mierze z produkcji i konsumpcji. I to pokazuje pewną zmianę logiki w zupełnie innej płaszczyźnie, aniżeli ta standardowo przez nas przyjmowana, choćby polityczna. I takich przykładów tego 93 roku byłoby więcej. Oczywiście to są wybory z września 93 roku, kiedy postkomuniści wracają do władzy i ówczesnym nie trzeba było być radykałem, żeby ówcześnie być zdania, że no to może doprowadzić do restauracji komunizmu, czegoś, co no właściwie jawiłoby się jako klęska obozu solidarnościowego, klęska w ogóle wolnościowych, demokratycznych dążeń Polaków. Tak się szczęśliwie nie stało, ale to już jest pewnie materia na kolejną książkę, o tym tutaj nie piszę, ale to jest taka wiązka różnych mniejszych, a może wcale nie takich małych, ale istotnych elementów, która pozwoliła mi w taki sposób te cezury postawić. Mam nadzieję, że to jest w jakiejś mierze przynajmniej przekonujące. Ja zachęcam Państwa oczywiście do sięgnięcia po książkę, bo ona jest w wielu miejscach zaskakująca. Zaraz też podpytam pana doktora, a nawet wprost zapytam o formę, ale jeszcze nim do tego przejdziemy, no tutaj jest pewnego rodzaju zaskoczenie, że zaczął pan doktor jako poważny pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Na co dzień też rzecznik Muzeum Historii Polski, od opowieści o kolejce, kończąc ją na podatku VAT, wprowadzeniu podatku VAT. Dlaczego w pana perspektywie aż tak bardzo polityka znika? Pytam o to też nie bez powodu, bo w trakcie lektury był jakiś tam czas teraz wolniejszy. Przeglądam sobie też ostatnią rozmowę profesora Antoniego Dudka, który zresztą rekomenduje książkę na ostatniej stronie okładki, który rozmawiał z Leszkiem Millerem w studiu Super Expressu.
i pytał go, to wczesne lata 90. Sam Leszek Miller był bardzo zdziwiony tym, kiedy dokonał takiej retrospekcji do 93 roku, że tak szybko udało się postkomunistom wrócić do władzy. Pan ucieka od tej historii politycznej. Dlaczego? Znaczy, nie mówię, że przez to jest książka mnie interesująca, ale tak myślałem, że jak 86, to pan powie o jakichś skutkach wizyty w Nowym Jorku, Wojciecha Jaruzelskiego, nacisku Amerykanów, sankcjach amerykańskich, gdzie tam już ledwo perelowska gospodarka dyszy, a pan zaczyna od historii społecznej. Zaczynam od historii społecznej, bo to jest książka o historii społecznej. Myślę, że ja już pokazałem w jakimś sensie swoją twórczością, jeżeli tak wolno powiedzieć. Pokazał pan wcześniej moją książkę o Mieczysławie Rakowskim, która no, dla mnie osobiście jest jakimś osiągnięciem. Jest, myślę, też świadectwem tego, że politykę traktuję poważnie. Politykę, historię polityczną, biografistykę polityczną. To jest ważne, ale na tym się historia nie kończy. Mam takie przeświadczenie i tutaj oczywiście powołanie nazwiska profesora Antoniego Dudka jest niezbędne. Antoni Dudek od lat bada transformację. Antoni Dudek napisał reglamentowaną rewolucję, książkę o upadku de facto ekipy Jaruzelskiego w latach 88-90 i z mojego punktu widzenia o bardzo ważnym elemencie transformacji, ale to jest tylko pewna część tego transformacyjnego krajobrazu, który jest znacznie szerszy. Żeby to krócej i bardziej jasno powiedzieć, mam wrażenie, że historycy do tej pory o historii społecznej transformacji nie pisali. Nie było takich książek. Ja ich przynajmniej nie znam. Proszę mi tutaj nie brać tego za złe. Nie chodzi o to, żebym się stroił w pióra jakiegoś kompletnego innowatora, ale miałem wrażenie, że można ten okres po prostu przebadać inaczej. I jedno ważne zastrzeżenie. To jest książka o historii społecznej, ale pierwsza jej część, czy pierwszy rozdział jest poświęcony mocno polityce, jest po prostu poświęcony polityce. Te ramy polityczne w książce są. To znaczy, kiedy piszę o kolejce, kiedy piszę o takich fenomenach, które często właśnie ewolucyjnie się pojawiają, po czym ewolucyjnie w jakiś sposób wygasają, to one są pokazane w ramie konkretnych wydarzeń politycznych. Dlaczego to jest ważne moim zdaniem? Dlatego, że rok 89, aczkolwiek ja na różne sposoby podważam jego wyjątkowość w pewnych aspektach, w innych aspektach, przede wszystkim jeżeli chodzi o aspekty polityczne, no był niewątpliwie kluczowy i centralny i zanegowanie istotności politycznej roku 89 byłoby fałszowaniem historii w moim przekonaniu, absolutnie. I w tym sensie wybory 4 czerwca, czy pierwsza tura wyborów kontraktowych z 4 czerwca 89 roku jest, i tutaj chciałbym przy tej okazji to od razu jasno powiedzieć, powinna być świętem wszystkich Polaków, bezdyskusyjnie, drugim 11 listopada, jeżeli wolno tak powiedzieć, niewątpliwie świętem odzyskania niepodległości, nawet jeżeli myślę, że spory wokół 4 czerwca mają się dobrze, dyskutujemy w dalszym ciągu o tym i to jest chyba też dobry znak w tym sensie, że Polaków, dużą część elity, ludzi myślących w naszym kraju interesuje to obchodzi, czy 4 czerwca to rzeczywiście jest ten moment, kiedy uzyskaliśmy wolność, zaczęliśmy uzyskiwać wolność, albo może też stało się coś jeszcze zupełnie innego, być może powinniśmy na to spojrzeć inaczej. Dla mnie 4 czerwca to jest taka bardzo ważna rocznica, która zasługuje na to, żeby być świętem wszystkich Polaków. I bez niej, gdyby ją wymazać, gdyby pokazać w ogóle życie Polaków bez polityki, to nie dostrzeżemy sensu tego, co się dzieje, ale też nie będziemy w stanie wyjaśnić wszystkich rzeczy, które społecznie dzieją się na przykład po roku 90. Jak zrozumieć to, że pojawia się w Polsce bezrobocie w roku 90? Przecież gdybyśmy w ogóle wygumkowali na chwilę, gdyby sobie to w ogóle można było wyobrazić, cały aspekt polityczny, no to nie rozumiemy, jak się pojawia Leszek Balcerowicz, dlaczego Międzynarodowy Fundusz Walutowy nagle zaczyna być taki istotny w naszym kraju. W naszym myśleniu o ekonomii, chyba nie w myśleniu, tylko w paradygmatycznym działaniu politycznym. To znaczy, no, Balcerowicz wprowadza pewne określone zasady, które są jak spod sztancy kompromisu waszyngtońskiego, a więc pewnego takiego intelektualnego właśnie paradygmatu, który zakładał
taką, no, który zakładał w dzisiejszych kategorii, używając, myślenie neoliberalne, a zatem mniej państwa, a zatem takie elementy inspirowane thatcheryzmem, reganomiką, monetaryzmem. No, z tym się nam kojarzy Leszek Balcerowicz, konsekwentnie zresztą utrzymujący tę taką intelektualną, ten intelektualny kurs, myślę, że do dziś, co zresztą ciekawe i co jest takim pendant do dyskusji w ogóle o tym, że po części ta książka, która jest książką historyczną, ona jest niewątpliwie książką historyczną. Może jednocześnie można ją jednocześnie odczytywać jako książkę o początkach naszej rzeczywistości. To jest zresztą bardzo interesujące, kiedy mowa o tej historii lat 90. na przykład, bo lata 90. to, panie redaktorze, no, mam nadzieję, że mi pan uwierzy, choć... Pamiętam te lata bardzo dobrze, pamiętam, ale to jest historia. To ja muszę panu się przyznać, że to nawet ja je całkiem nieźle pamiętam, ale to już jest historia i można dużo takich argumentów podać. Więc historia społeczna to jest pole... Zresztą historia społeczna oczywiście nie jedno ma imię, dużo by o tym mówić. Historia społeczna inspirowana antropologią to są potencjalnie inne spojrzenia. Myślę, że dużo dodające potencjalnie do tego, co już wiemy, bo ostatnim zdaniem mogę powiedzieć, kiedy czytam dzisiaj Dudka, Kowala, Skórzyńskiego, Kodoni, albo pracę, nie wiem, Jana Tomasza Grossa, Stevena Kotkina, tych, którzy zajmowali się globalnym 89 rokiem, to z punktu widzenia politycznego, to są prace, do których ja mam takie poczucie na dzisiaj, nie jestem w stanie więcej dołożyć. Wiem, że takie badania się toczą, takie badania niezwykle obiecujące sam Antoni Dudek prowadzi, Tomasz Kozłowski, podobnie z Biura Badań Historycznych IPN i z Instytutu Studiów Politycznych PAN, więc na pewno takie badania dalej się będą toczyć. Mnie się może nie tyle wydało, uznałem, że historia społeczna jest takim polem, które poszerzy to, co wiemy o transformacji, pozwoli nam ją lepiej zrozumieć. Bardzo trudno jest uchwycić zmiany społeczne, znaczy łatwiej się pisze, jak zawsze, historię ex post oczywiście, ale w momencie, kiedy w danej epoce żyjemy, tkwimy, wręcz bym powiedział, bo tak chyba należy mówić o schyłkowym PRL-u, który, o właśnie, ja już dosyć dobrze pamiętam, to były takie lata kompletnej beznadziei od pewnego momentu. To znaczy było poczucie, że ten system rozpada się i nie może się rozpaść. To jest dobrze uchwycone właśnie w książce. Ten element kolejki, o którym wcześniej była mowa, dzisiaj jest na przykład niezrozumiały dla moich siostrzeńców, którzy już urodzili się w III RP i traktują na przykład scenę z Barei, który chyba dosyć nieźle sportretował PRL, jakby nie patrzeć, jako rzeczy kompletnie niezrozumiałe i wymyślone, czyli pewne koncepty scenariuszowe. Dlaczego Dziki Wschód? Polacy mogą się poczuć obrażeni, bo jednak przez wiele lat mówiono, że no tutaj byliśmy tymi pierwszymi. W jakimś sensie byliśmy tymi pierwszymi, no bo nie Michał Gorbaczow postawił parawkę, która zadecydowała o rozpadzie ZSRR w kształcie, jaki znamy, to minęło 2 lata. My byliśmy w tym sensie pierwsi. Ale dlaczego ten Dziki Wschód? Dziki Wschód to nie jest prawdopodobnie taka najbardziej wyszukana metafora, jaką sobie można wyobrazić, ale ona jest pojemna i moim zdaniem dobrze się sprawdza i łączy ze sobą różne wątki tego, co chciałem napisać. Dziki Wschód to jest taka przestrzeń, która jest, no właśnie, dzika, nieokiełznana, w jakimś sensie nie panuje tam pustka instytucjonalna, nie ma, z tych czy innych powodów, nie ma tam instytucji państwa, nie ma tam bezpieczeństwa, jest tam przemoc. Są tam też różne możliwości, ale są ogromne zagrożenia, są ryzyka. I moim zdaniem Polska przełomu lat 80. i 90., pewnie może nawet bardziej lat 90., ale już końcówki lat 80. właśnie tak mi się jawi. Bo z czym mamy do czynienia? W takim, gdyby spróbować tak bardzo syntetycznie powiedzieć, jakie jest moje myślenie o latach 86-93, to powiedziałbym tak, że od roku 86 bardzo wyraźnie, sam pan to powiedział,
widać rozpadanie się, nie systemu, mówmy w kategoriach państwa, rozpadanie się państwa komunistycznego, które jest coraz bardziej niewydolne. Końcówka lat 80. to jest takim bardzo publicystycznym skrótem. Mówiąc, to jest taki kraj, czy to jest takie państwo, w którym do lekarza możesz pójść, ale prawdopodobnie cię otruje. Jak spotkasz milicjanta, to pobije cię lub cię okradnie, a jak wyślesz dziecko na wczasy letnie na przykład, no to bardzo prawdopodobne, że wróci z salmonellą albo czerwonką. No czyli rzeczy, które są straszne, które powodują, że my chcemy się schować w jakiś kokon, odgrodzić się od państwa. To nie jest nasze państwo. A co więcej, to państwo, no przecież to nie jest też z gruntu tak, że komuniści zbudowali, czy komuniści i wszyscy ci, którzy różne ruchy państwotwórcze wykonywali w okresie PRL-u, chcieli koniecznie stworzyć złe państwo. No to byłby absurd, oczywiście tego nie chcieli, ale nie byli w stanie. I to pokazywało uwiąt, czas zagęszczał się, wszystko przyspieszało. To przypomina rozklekotanego malucha, który chce przyspieszyć do 140, bo na prędkościomierzu malucha teoretycznie było to możliwe. Zdaje się, że są nawet tacy, którzy mówią, że rozpędzili się do takiej prędkości. Natomiast no, większa szansa była taka, że po prostu kaszlak gdzieś zgaśnie, zerwie się jakiś istotny element silnika albo odpadnie karoseria. I to w gruncie rzeczy stało się z PRL-em w końcówce lat 80. Takim bardzo dla mnie mocnym symbolem tego jest początek roku 90 i to, jak bardzo niebezpiecznie jest wtedy na ulicach Warszawy, że raptem kilkunastu policjantów na całą z górą dwumilionową Warszawę patroluje wówczas Warszawę w nocy. No to proszę sobie wyobrazić, kto by na tym dzikim zachodzie, tym właśnie na tych dzikich polach, ale wschodu właśnie jeszcze, pomiędzy PRL-em a trzecią RP, no nie skorzysta z okazji. No oczywiście staramy się myśleć o sobie jako o ludziach, nie wiem, moralnych i to jest dobre i myślę, że tak, że to jest pewien ideał, do którego należy dążyć. Natomiast okazja czyni złodzieja, niestety bardzo często. Okazja czyni przestępcę. Czasem przymus czyni przestępcę. Czasem ten przymus to jest przymus biedy i to oczywiście bardzo silnie jest na przełomie lat 80., 90. i później widoczne, ale potem jest to chciwość, potem jest to no, chęć po prostu osiągnięć. Skoro to jest takie łatwe, no to możemy gromadzić te pieniądze w łatwy sposób. W ten sposób powstają stopniowo zorganizowane grupy przestępcze, powstają mafie. Przez długi czas polskie państwo jest wobec nich bezradne. I powody są różne. Jednym z powodów jest to, choćby, i to też jest bardzo istotne, że Polacy nie wierzą milicji. Mają dobre powody po temu. Milicja pałuje, milicja bije, milicja zabija niekiedy, w wypadku Grzegorza Przemyka choćby, czy też bywa zupełnie nieskuteczna masowo. Milicjanci SB-cy odchodzą ze służby, badania Daniela Wicentego doskonale to pokazują, w końcówce lat 80. Polacy nie wierzą milicji, a jednocześnie no komu mają wierzyć? Przestępcom? Oczywiście nie. Proszę bardzo, sytuacja Dzikiego Wschodu. Nie mamy żadnego szeryfa, który by nas obronił. I w początku lat 90. brak tego szeryfa jest dojmujący. To, że on jest tutaj na okładce, no jest oczywiście nawiązaniem do solidarnościowego plakatu z 4 czerwca, ale jest także w jakimś sensie może pokazaniem symbolicznego największego braku tego okresu, a zwłaszcza drugiej połowy tego okresu, czyli pierwszej części lat 90. Znaczy brakuje nam szeryfa. Brakuje nam szeryfa, brakuje nam polityka, który by przyszedł i powiedział: słuchajcie, ja się zajmę waszym bezpieczeństwem, szeroko rozumianym. Leszek Balcerowicz nie mówi, że się zajmie naszym bezpieczeństwem. Leszek Balcerowicz mówi, że obiecuje życie udane zamiast udawanego. On mówi o dawaniu wędki, on mówi o, znaczy to symbolicznie mógłbym sparafrazować, tak Balcerowicz nie mówi, ale raczej chce nam dać ten pistolet, którego, przypomnijmy, ten kowboj z plakatu Saneckiego, który rozlepiono w Warszawie z 3 na 4 czerwca 1989 roku, nie ma tego rewolweru, prawda?
I to jest symboliczne i to jest ważne i na tym polega moim zdaniem też użyteczność tej metafory Dzikiego Wschodu. Czy Polacy się, nie wiem, mogą poczuć tym obrażeni? Proszę mi wierzyć, że tanie skandalizowanie to zupełnie nie jest w moim stylu, więc nie chciałbym, żeby się ktoś poczuł obrażony, ale jeżeli ktoś z czytelników poczuje się sprowokowany, to mam nadzieję, że w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że na przykład będzie chciał ze mną podjąć polemikę, chętnie podyskutuję na ten temat, ale uważam, że Dziki Wschód, że Polska jako Dziki Wschód i znowu też nie bez kozery właśnie do roku 93, bo to jest też taki moment, kiedy instytucjonalizacja państwa, znowu wzmacnianie siły państwa jest już dostrzegalne. No, możemy dyskutować, ale to zawieszę w tym miejscu, na ile współczesne nasze państwo jest tak silne, jak chcielibyśmy tego. Znowu pewnie znajdziemy różne spojrzenia na to. Moje spojrzenie jest takie, nie ukrywam, że chciałbym państwa silniejszego, z pewnością nie państwa minimum i państwa, które byłoby zainteresowane swoimi obywatelami, nie w taki sposób, jak państwa autorytarne, czy nie daj Boże totalitarne się interesują swoimi obywatelami, ale jakiegoś rodzaju państwa, które nie umywa rąk, państwa w jakimś sensie odpowiedzialnego i w tym sensie ten szeryf no jest jakąś taką nieco może przesadnie uproszczoną metaforą, ale jest ważny. No, przypomnijmy sobie, że takim szeryfem, jeżeli spojrzeć na to, podkreślam, z perspektywy historycznej, w pierwszej dekadzie lat 90. no to czy w pierwszej dekadzie, w pierwszych latach, niech będzie, w nieco więcej niż dekadzie, lubię używać takiego określenia, długie lata 90., czyli mniej więcej okres do końca podziału postkomunistycznego, gdzieś lata 2004-2005, to pierwszym takim politykiem okazuje się Lech Kaczyński. I to przynosi mu też spektakularny sukces polityczny, co moim zdaniem jest no, mocno nie bez związku z tym, jak wygląda polska ulica, no, choćby w moim rodzinnym Grudziądzu w początku lat 90., ale jeszcze i u końca tej dekady. No dobrze, to zaraz przejdziemy też do pewnych mitów, które wiążą się z tym czasem przełomu, którego, powiedzmy, wyznacznikiem jest data 4 czerwca. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bo mieliśmy takie dwa okresy w historii politycznej, a raczej opowiadania właśnie o polityce tego okresu. Jedna historia, która głównie była budowana i lansowana, czy jak to się dzisiaj modnie mówi, narracja po 89 roku, to była taka, że no to był czas nowych szans. Oczywiście siedzimy prawie w centrum Warszawy, bardzo blisko Pałacu Kultury. Jesteśmy w tej chwili na rogu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. W zasadzie przejścia na drugą stronę, na ulicę Świętokrzyską, tu wszędzie rozciągały się stragany. Przy domach towarowych centrum, dawnych domach towarowych centrum, jak się teraz to centrum handlowe nazywa, to nie wiem, no ale stały łóżka polowe rzeczywiście z wszelkim towarem. Tam były i puszki z piwem przywiezione z Berlina, w ogóle handel wtedy z Berlinem trwał na potęgę, pociągi były pełne, ale też pociągi do Terespola i do Brześcia były pełne. Rzeczywiście no, ruch, takie uspołecznienie handlu było ogromne. To jest w ogóle nieporównywalne z niczym, co ja znałem ze swojego życia i nie mogę znaleźć takiego odpowiednika. Były oczywiście wcześniej takie miejsca ekskluzywne, jak, no mówię tutaj z perspektywy Warszawy, jak bazar Warszawa Rembertów, gdzie się jeździło po drogie rzeczy, jak się miało te pieniądze większe. Różyc był zawsze specyficzny, rzecz jasna na warszawskiej Pradze, no ale też tam można było kupić trampki czeskie i kolorowe szaliczki z Węgier. No właśnie, kto był beneficjentem z pana doktora perspektywy, a kto stracił na transformacji? Bardzo zręcznie pan zlepił dwa wątki, które się pojawiają u mnie w książce. Tylko szybciutko jeszcze ad vocem tych opowieści o bazarach, choćby warszawskich. Fenomenem końcówki lat 80. i... Czy wolumen był, ale to elektronika. No wolumen to miał się dobrze jeszcze i długo później. Zostawmy to rzeczywiście. To aż to dobrze pokazuje, jak bardzo historia i teraźniejszość się mocno tutaj przenikają. Bazary to jest opowieść o całej Polsce. To jest oczywiście, mówi pan o Pałacu Kultury, to jest w Warszawie również Skra, ale w Grudziądzu to jest Olimpia, a w Gorzowie to jest jeszcze co innego, a i we Wrocławiu, a i w Katowicach, naprawdę w
wszędzie. Naprawdę wszędzie. Również na wsiach. Tam, gdzie był kawałek płaskiego terenu, bardzo często w tych samych powtarzalnych miejscach. W dworcach, dworce PKP, dworce PKS. Elementy, które akurat w książce nie są poruszone, ale zasługują na pewno na to, żeby być może w kolejnej części, która chronologicznie pójdzie dalej, opowiedzieć o na przykład skali piractwa. Ja pamiętam takie, no to już sam pamiętam, że tego typu sklepy, znowu też się sklepy, stędy, stragany, szczęki. Proszę sobie wyobrazić, że przy przygotowaniu tej książki zdałem sobie sprawę z tego, że ja oczywiście doskonale wiem, czym są szczęki. Pan redaktor, jak sądzę, także. Natomiast już ludzie z pokolenia mojej siostry, młodsi ode mnie, raptem parę lat, szczęki kojarzyły im się szybciej z Royem Schneiderem, aniżeli z spektakularnym, nie wiem czy spektakularnym, takim dosyć prostym i poręcznym straganem, który się rozkładał, w którym można było towar schować i który no właśnie nieco przypominał szczęki. Pamięć o tym zniknęła, tak jak w ostatnich latach zniknęły z naszych ulic kioski. I kto z nas się zorientował, że kiosków już nie ma? No chyba ten, kto chciał prasę kupić w tygodniu albo w sobotni poranek, tak jak mnie się to któregoś razu zdarzyło i zdałem sobie sprawę z tego, że jeżeli na mojej pobliskiej stacji benzynowej akurat oczekiwanego dziennika nie będzie, no to jest bieda. To właściwie oczywiście pozostaje internet. Ale zostawmy to, bazary to jest taki wszystkoizm, to jest coś niezwykle barwnego, bardzo chaotycznego, znowu też Dziki Wschód tutaj dobrze pasuje i coś, o czym trudno jest zapomnieć. Natomiast podział na zwycięzców i pokonanych jest bardzo trudna sprawa. Zacznijmy od tego, że to jest po prostu próba takiego skrótowego pokazania transformacji przez pryzmat właśnie historii społecznej, ale to jest taka próba schematyczna, w której gubi się cała masa szarości. To znaczy, nie bywało tak, że... No inaczej, bywało oczywiście tak, że ktoś był absolutnie osobą, która tylko i wyłącznie straciła na transformacji. Nie wiem, potrafię sobie wyobrazić, no proszę wybaczyć drastyczność przykładu, górnika, który traci pracę, popada w jakieś nauki, na przykład kończy swoje życie śmiercią samobójczą. To nie jest, to nie jest oczywiście historia bardzo częsta, no ale każdego rodzaju, każda jedna taka historia no domaga się tego, żeby się nad nią pochylić i uczcić ją w jakiś sposób, oddać jej w jakimś sensie no honor, godność. Transformacja niejedną taką tragedię przyniosła. I tutaj, no nie mam, nie będziemy, tutaj nie będziemy sobie pozwalać na subtelności, to jest jasne. Podobnie jak mogę sobie wyobrazić ludzi, którzy doszli do nieprawdopodobnych pieniędzy, mają się zdrowo i nie wiem, zaczynali jako jacyś podrzędni urzędnicy, a obecnie są na przykład ludźmi nieprawdopodobnie zamożnymi, ich dzieci mogą dzięki temu sobie pozwolić na wiele więcej niż sami ci ludzie. Natomiast bywały też sytuacje, gdzie ktoś stracił finansowo, ale zyskiwał symbolicznie, etc., etc. I moja książka to jest próba pokazania różnego rodzaju odcieni. Zgodzę się z tym, od razu powiem, jestem gotów na takie zarzuty, że być może ona jest miejscami zbyt mało radykalna, że ona zbyt mało pokazuje takie, to znaczy nie taka była moja, też nie to sobie stawiałem za cel, ale jakby przyjmuję taką uwagę, że na przykład nie ma tutaj takich bardzo radykalnych, takich jaskrawych przykładów sukcesu uwłaszczonej nomenklatury. Uwłaszczenie nomenklatury, które jest procesem, który myślę, że w dalszym ciągu budzi jednak emocje. Budził ogromne emocje w początku lat 90., chyba przez całą dekadę zresztą. Proces, który w największym skrócie polegał na tym, że władza do tej pory administracyjna, oparta na różnego rodzaju przewagach, choćby na tym, że ktoś pracował w służbie bezpieczeństwa i mógł stosować rozmaite bardzo nieczyste, haniebne chwyty. I ta przewaga pozwala niekiedy, no w niejednym przypadku o tym pisał Andrzej Zybertowicz, Jadwiga Staniszkis, żeby podać takie badania pionierskie. Tego rodzaju jakościowe opisy mamy już, tego rodzaju sytuacje miały miejsce. Po 35 latach patrzymy na to i zastanawiamy się, jak bardzo uwłaszczenie nomenklatury zmieniło Polskę? To oczywiście znowu jest bardzo trudne pytanie, ale prostszym pytaniem będzie, jak dużą, czy tak myślę, że mimo wszystko prostszym pytaniem jest, jak dużą skalę miało uwłaszczenie nomenklatury? Tak do końca to my nie wiemy.
Tak do końca nie wiemy. Wiemy na pewno jedno, że na tych listach 100 najbogatszych znanych polskich tygodników w początku lat 90. nomenklaturszczyków nie brakowało. W końcówce dekady już właściwie ich nie było. A dzisiaj sytuacja jest już w ogóle postawiona na głowie, bo okazuje się o to, że no, weźmy, nie wiem, powiedzmy, że przemysł mleczny. To jest zresztą autentyczna historia. Dzisiaj udział krajowego kapitału, jeżeli chodzi o współczesną, nie wiem, sprzedaż mleka, rozmaitych przetworów mlecznych w Polsce, w Polsce przez polskich producentów jest poważna. Co możemy? Mamy twórcę Blika. Co możemy, ale proszę tylko pozwolić mi dopowiedzieć. Jest poważna. Cieszymy się z tego, bo cieszymy się, że nie jest to biznes francuski, niemiecki. Nie dlatego, żeśmy a priorycznie mieli coś do tych krajów, ale chodzi o to, że to czyni nas bogatszymi tutaj, na naszej ziemi, jeżeli tak wolno powiedzieć. I w sytuacji kryzysowej, a takich teraz, obawiam się, niestety nie będzie brakowało. Ten kapitał on nam nie ucieknie, bo on jest u siebie. To są bardzo często nomenklaturowe pieniądze. Okazuje się, że po 35 latach być może uwłaszczenie nomenklatury nie było najgorszym, co nam się mogło zdarzyć. Ja w ten sposób nie próbuję zdjąć, nie wiem, nikogo rozgrzeszyć. No, nie jest moja rola i nie chcę tego zrobić. Chodzi mi o pokazanie pewnego paradoksu, bo w początku lat 90. nie brakowało takich spojrzeń, myślę, ze strony zwłaszcza przekonanych gospodarczych liberałów, również tych, którzy robili tę politykę po prostu, że przede wszystkim sprywatyzować. Najważniejsze jest to, żeby to nie było państwowe. Tylko to wtedy znaczyło w tamtym sensie, żeby to nie polskie państwo było właścicielem. Ale jak się okazywało, że jest to na przykład państwo francuskie, no to proszę bardzo, bo to jest prywatny właściciel. No, ale wtedy mówiono, sprawa na głowie postawiona. Kapitał nie ma narodowości. Mówiono tak, ale znowu, to też jest w moim przekonaniu interesujące, bo w tej książce w pewnym sensie można takie elementy zobaczyć, że kapitał miał narodowość widoczną choćby po tym. Takie badania znakomite zrobiła też Aleksandra Lejk i Joanna Wawrzyniak. I Joanna Wawrzyniak takie badania też o pamięci prowadzi znakomite, które pokazują, jak bardzo kultury organizacyjne tych przedsiębiorstw, które były prywatyzowane. I na przykład, jeżeli zakład X był prywatyzowany przez Koreańczyków, no niedaleko patrzeć, oczywiście FSO byłoby takim przykładem, to kultura organizacyjna była charakterystyczna na taką modłę, a jeżeli to na przykład była korporacja amerykańska, która wykupowała jakiś zakład, to ona była inna. Już samo to pokazywało, że kapitał ma narodowość. Oczywiście to jest trochę mrugnięcie okiem, bo kiedy mówimy o tym, że kapitał nie ma narodowości, to za tym stoi takie założenie, że to, co dla kapitału jest najważniejsze, to jest maksymalizowanie zysków. No i to jest nieprawda. I my to dzisiaj doskonale wiemy, że to jest nieprawda. To jest bardzo ważne, to jest często niezwykle istotne, ale to prawie nigdy nie jest jedyna rzecz, o którą chodzi. Przecież to jest przykład, którego ja tu nie będę rozwijał, bo o tym w książce wiele nie ma, ale to jest przykład, dla którego kapitału rosyjskiego w Polsce nikt nigdy nie uważałby za taki po prostu kapitał. To oczywiście kłania się sprawa no nigdy na szczęście nie rozwiniętej działalności joint ventures, działalności gospodarczej przy wykorzystaniu zasobów z jednostek armii radzieckiej, które były przedmiotem poważnych kontrowersji w czasie, kiedy premierem naszego rządu był Jan Olszewski, konflikt z Lechem Wałęsą. Ale to jest znowu historia polityczna. Jeżeli chodzi o przegranych i wygranych transformacji, ta historia na pewno nie jest zamknięta. Moja książka próbuje, myślę, dorzucić jeszcze pewne elementy skomplikowania do tego wszystkiego. To nie jest na pewno ostatni głos w tej dyskusji. No to jest jeszcze ten element budowy kapitalizmu. Obrazek, który znowu znany jest z PRL-u, późnego PRL-u, Hofland, domy towarowe, centrum. A potem pan wskazuje na takie rzeczywistości jak brygady Mariota. Czym były owe brygady? No i synonim już tej nowoczesności, nowoczesnego kapitalizmu, czerwone szelki. I ja piszony. No tak było znowu. To są takie elementy, które ja traktuję opisowo. Myślę sobie, że jedni mogą o tym pomyśleć jako o czymś romantycznym, pozytywnym. Dla innych to będzie przykład czegoś zgoła przeciwnego. Brygady Mariota za chwilę osobno, natomiast szelki, czerwone szelki Maklera. Nie tak dawno opowiadał mi pewien kolega, badacz zresztą, znany, niegdyś związany z Instytutem Pamięci Narodowej,
Narodowej o swoich doświadczeniach z połowy lat 90., więc okresu właściwie niedalekiego. Jak to jeden z jego kolegów, wszyscy oni studiowali na SGH-u, kolega z akademika zatrudnił się jako makler, dosyć szybko zaczął odnosić sukcesy jeszcze jako student i oznaką statusu w tym pokoju stało się to, że ci młodzi ludzie, którzy przyjechali spoza Warszawy, nie byli zamożni, raczej niezamożne były również ich rodziny, mieli w swoim pokoju telewizor razem z konwerterem, czy tam jakkolwiek zwało się to urządzenie do oglądania jednej z telewizji, nie wiem, czy jeszcze cyfrowych wtedy, ale prywatnych telewizji, gdzie można było sobie pooglądać dobre filmy, zobaczyć dobry sport. To była taka oznaka sukcesu. I ten kolega właśnie manifestacyjnie nosił wszędzie te czerwone szelki. To jeszcze ewidentnie jest pierwsza połowa lat 90. To się kojarzy z nie wiem, taką późno reganomiczną Ameryką, z hasłem Greed is Good, Gordonem Gekko, który jak się dzisiaj na niego patrzy, jest jakaś ohydna, czy może i wtedy się tak na niego patrzyło, to jakaś ohydna, w ogóle straszna postać, mam na myśli bohatera tego filmu, Wall Street, ale no cóż, to wszystko w naszych wspomnieniach. Może przesada, nie w każdych i nie zawsze, ale jeżeli pewne generalizacje są potrzebne, żeby w ogóle móc jakieś generalne tezy postawić o latach 90. Moja teza byłaby taka może, żeby to zamknąć i postawić tutaj przynajmniej średnik, że we wspomnieniach i w pewnym też funkcjonowaniu lat 90. transformacji, ale bardziej lat 90. W moim przekonaniu proporcjonalnie trochę za dużo jest czegoś takiego, co najlepiej opisać, czy co można pokazać przez to, że używane jest sformułowanie 90-sy, prawda? Czyli no lata 90. oczywiście z angielskiego, jasne, to jest zrozumiałe, tylko jeżeli to są 90-sy, to jest taka przyjemna, to jest taka epoka, powiedziałbym, nie na serio, taka nie do końca na poważnie, taka przyjemna, no bo kojarząca się z różnymi takimi popkulturowymi artefaktami, z muzyką, z jakimiś słodyczami, takimi, innymi, to bardzo często trafia do pokolenia, no, do mojego pokolenia, do mnie też to trafiało przez bardzo długi czas. Są bardzo interesujące książki na ten temat, nie jedna, i ja nie deprecjonuję ich wartości, bo one są często wartościowe z punktu widzenia antropologii kulturowej, z punktu widzenia badań dyskursu, to są często bardzo ważne w ogóle badania podstawowe. My szybciej mamy takie badania, jeżeli mamy na przykład badania nad polityką, bo w gruncie rzeczy, no tutaj Antoni Dudek oczywiście jest klasykiem, już powoływany wielokrotnie, ale tych badań o polityce polskiej w latach 90. to specjalnie nie mamy. No tak, że znowu, to nie jest tylko tak, że antropologia kulturowa i polityka, jest cała masa rozmaitych innych rzeczy. I to, co mnie się wydaje, że jest istotne i co jest jakoś istotą mojego myślenia o badaniach tego okresu, to jest to, żeby wziąć się za to tak bardziej na serio, żeby nie zadowalać się tylko takim nostalgicznym uśmiechem, ale jednocześnie nie dać się porwać takiemu, to nie jest trudne, takiemu imperatywowi emocjonalnej odpłaty. No bo jeżeli się poczyta choć trochę o tym, w jaki sposób w mediach głównego nurtu, że użyję współczesnego określenia w latach 90. zresztą też był pewien bardzo określony główny nurt w jakimś sensie. Kiedy czytamy dzisiaj te gazety, to aż wprost trudno uwierzyć, jak można było tak brutalnie, często bezwzględnie, obraźliwie stygmatyzować całe ogromne grupy ludzi, robotników Starachowic, pracowników PGR-u. Relikty komunizmu. PGR-u z Olsztyńskiego, relikty komunizmu, jakieś odpadki transformacji, etc. To jest straszne, to jest nieakceptowalne i znowu, to moim zdaniem o tym trzeba powiedzieć, oddać im tym ludziom tę sprawiedliwość, która w elementarny sposób im się należy, ale też nie próbować za wszelką cenę, przynajmniej nie taka jest moja rola, nie tak swoją rolę widzę, koniecznie stawać się adwokatem tych uciśnionych, tych, którzy zostali źle potraktowani, bo nie taka jest rola historyka. Historyk, i znowu też to mi przyświecało, kiedy pisałem tę książkę, powinien spróbować uchwycić sens, oczywiście na własną odpowiedzialność. I ja oczywiście tutaj od żadnej odpowiedzialności nie uciekam, również od błędów, od może przeinaczeń, na pewno niecelowych.
to jest po prostu to, po co jest ta książka, dlaczego badania nad latami 90. są nam potrzebne, i taką rzeczą jest też to, żeby ostatnim zdaniem nawiązać do Brygad Mariota, to jest to, co stanowi połączenie z naszą współczesnością, bo Brygady Mariota to były w dużym, znowu też w skrócie, grupy przedsiębiorców, bardzo często, albo urzędników międzynarodowych instytucji, którzy no, spali w Mariocie właśnie warszawskim, w najlepszym pewnie wtedy warszawskim hotelu o odpowiednich standardach, takich standardach, do których ci ludzie byli przyzwyczajeni. I oni przyjeżdżali tutaj, dostawali ogromne pieniądze często za nic, albo za jakieś zgoła bezwartościowe, często bełkotliwe, nic nie wnoszące opracowania, i byli takimi kapłanami nowej wiary, kapłanami nowego obyczaju. I to niesamowicie wpłynęło na polski sposób pewnie uprawiania biznesu, na polskie sposoby myślenia o sobie. W jakimś sensie to już jest w ogóle problem bardziej generalny i chyba nie będę się tutaj szczególnie, nie będę tu próbował powiedzieć, że mam jakieś innowacyjne rzeczy do powiedzenia, że Polacy prawdopodobnie mają za niskie poczucie własnej wartości, bardzo lubią i chcą, żeby z zagranicy przyjechał ktoś, kto potwierdzi nasze, nie wiem, prawo do funkcjonowania takiego czy innego, kto nas upewni, czy na pewno robimy dobrze. To jest pewnie coś z zakresu psychologii społecznej. Ja psychologiem społecznym nie jestem, więc tutaj zmilknę, ale znowu mogę to opisać, nie unikam przed wskazywaniem tego, i w jakimś sensie może na ostatniej stronie tej książki powinno być tak napisane, że podobieństwo do wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, jest, cóż, chyba zupełnie wcale nieprzypadkowe. I ostatnia rzecz, bo to jest element, który mnie nurtuje, i element też historii społecznej, to znaczy ci, którzy byli liderami, i czy oni rzeczywiście owymi liderami byli, to znaczy ludzie, którzy wywodzili się z polskiej inteligencji, czy w ogóle kategoria inteligenta istnieje pana doktora zdaniem w okresie owej transformacji, czy też nie istnieje. Dlaczego przywołuję to pytanie? Z dwóch powodów. Ja jestem na świeżo dosyć po lekturze książki Roberta Krasowskiego, Klucz do Kaczyńskiego, gdzie ten inteligent znowu się pojawia, i w zasadzie Krasowski pokazuje całą historię polityczną III RP jako spór inteligencji o stosunek do PRL-u i tego wszystkiego, co jest właśnie post-PRL-em, czy wyrasta z PRL-u, czy jest jego zaprzeczeniem, czy nie. Kiedyś z kolei jeszcze miałem przyjemność rozmawiać z panem profesorem Rafałem Chwaderukiem, który mówił, że polski inteligent obsługiwał tą transformację, dlatego miał tak długo taki bardzo aprobatywny stosunek w większości do transformacji, bo miał wiedzę, kompetencje, znajomość języków, te języki uczył dzieci, więc one też już wchodziły jako elita w trzecią RP, ale był też taki namysł w wywiadzie Grzegorza Sroczyńskiego z nieżyjącym już profesorem dzisiaj Marcinem Królem, który opowiadał o tym okresie transformacji, że no, u niego zaczął się pojawiać taki element właśnie dysgustu, absmaku, biorący się właśnie z tego, że miał właśnie takie poczucie, że to taka właśnie inteligencja warszawska, do której przynależał, trochę opozycyjna, ale bardzo taka liberalna, no bo profesor był związany z Nową Republiką, właśnie sobie spacerując po eleganckich ulicach warszawskich, właśnie dywagowali sobie na zasadzie danych statystycznych, liczb o ludziach, o których losie przesądzali na przykład w PGR-ach w późniejszym zachodniopomorskim. Był ten inteligent obecny, czy nie był? Czy my go lubimy wskrzeszać, żeby mieć figurę, która nam pozwala w tych dyskusjach się czasami okładać, czasami budować pewne stereotypy, uproszczenia? Jak pan doktor to widzi? Nie, no, książkę Krasowskiego również przeczytałem z dużym zainteresowaniem, ale nie do Krasowskiego się będę odwoływał, tylko do autora, do którego zresztą sam Krasowski się odwołuje, mianowicie do Tomasza Zaryckiego. Bo badania Tomasza Zaryckiego nad polską inteligencją to jest w moim głębokim przekonaniu jeden z najważniejszych naukowych fenomenów, który mamy w naszych czasach. To są najważniejsze, najistotniejsze, najwięcej tłumaczące nam badania o tym, jak wyglądają nasze elity, dlaczego tak wyglądają, czemu jesteśmy zamknięci w jakimś
jakiejś pułapce półperyferyjności. Wiele badań szczegółowych i o polskich elitach arystokratycznych, o inteligencji szerzej refleksji, ale też o polu politologicznym na przykład. To są szczegółowe badania, które bardzo gorąco polecam, ponieważ nie ukrywam, że jestem zadłużony u profesora Zaryckiego na różnego rodzaju inspiracje tego rodzaju. Zadłużył się również i Robert Krasowski i dobrze, bo to dobry bank, żeby się w nim zadłużyć. Ale odpowiadając na pytanie, no, czy inteligent jest, formacja inteligencka jest również etos inteligencki. Natomiast pytanie jest, jak on ewoluuje, jak on się wyradza, jaką rolę pełni etos inteligencki, myślenie inteligenckie, autodefinicja inteligentów, co lubimy. No, jestem również w tym sensie takim, nie podając tutaj szerokiej definicji, pewnie bym poległ na ponieważ jest ich tak wiele na podawaniu rozmaitych definicji, ale też się poczuwam do inteligenckości, ale znowu patrzymy na lata 90. i jakaż to może być inteligenckość. Jest inteligenckość, żeby już to zderzyć w taki sposób bezdyskusyjny, jest inteligenckość spod znaku Unii Demokratycznej, później Unii Wolności. Jest to niewątpliwa, godna szacunku inteligenckość. Jest inteligenckość spod znaku PC. I to są dwie różne drogi, to są dwa różne sposoby myślenia, to są konkurencyjne często sposoby myślenia. Jedno i drugie to są inteligenci, więc ta kategoria każdorazowo musi być doprecyzowywana. Myślę, że w tym sensie Robert Krasowski jest genialnym publicystą, a publicysta potrafi lapidarnie zamknąć w jednym zdaniu bardzo skomplikowane procesy. Historycy, żeby zrobić coś takiego, potrzebują napisać książkę i tak jest świat poukładany. Więc w tym sensie ja się trochę uchylę od odpowiedzi na pańskie pytanie, czy inteligenci to właściwie mają taką rolę, czy inną. Czy byli obecni w transformacji? Czy byli podmiotem, czy przedmiotem? Bo byli i przedmiotem, i podmiotem. Po prostu chodzi o to, że jest to tak duży... no właśnie podmiot, że to jest tak liczna zbiorowość, że znajdziemy ich po stronie tych, którzy w jakimś sensie nadawali ton, i tych, którzy musieli się poddawać wpływom, tym, którzy wygrali, i tym, którzy przegrali, jeżeli tak na to patrzeć. To, co jest pewne, i to znowu jest powtórzenie tezy Zaryckiego, że pomimo tego, że w Polsce od 35 lat mamy kapitalizm taki, jaki mamy, a transformacyjne zmiany, również mentalne, jeżeli chodzi o strukturę społeczną, są ogromne, to jak to mówią badacze kulturoznawcy, hegemonia inteligencka na polu kulturowym wydaje się w dalszym ciągu pozostaje faktem. Pomimo tego, że Polska jest przecież w szeroko pojętym polu funkcjonowania międzynarodowych instytucji, międzynarodowej finansjery, przez to mam na myśli takie instytucje jak MFW, Bank Światowy, Unię Europejską, także to wszystko są bardzo silnie normotwórcze instytucje, które zmuszają społeczeństwa, grupy, jednostki do tego, żeby się dostosowywać do tych zasad. W jaki sposób są tworzone te zasady? Znowu to też jest zupełnie osobna rozmowa, nie na dziś pewnie. I inteligenci grają w tę grę, z różnych powodów mogą w tym być pewnie skuteczniejsi, a podstawowym powodem pewnie jest właśnie to, że jest to zakorzenienie towarzyskie, rodzinne, etosowe, że są pewnego rodzaju zasoby, niekoniecznie materialne, choć i materialne już się zdarzają. Pytanie, które tutaj jest pytaniem bardziej do raczej przyszłych historyków, bo historia, jak pan był łaska powiedzieć, zawsze jest pisana ex post. W związku z czym ja dziś nie napiszę historii lat 30. XXI wieku. No to jest oczywiste. Natomiast kto wie, jak się ta hegemonia inteligencka w polu kulturowym będzie miała później, po naszych czasach, jak na dziś, a jak na pewno jak na czasy transformacji, ona się utrzymała. I to, jeżeli pan chce, czy zmusiłby mnie pan do jakiejś takiej już bardzo dużej kondensacji i pewnego uproszczenia, no to by pewnie oznaczało mniej więcej tyle, że inteligent jako figura z pewnością nie został przez transformację zmieciony z planszy. I to chyba byłaby odpowiedź. Bardzo dziękuję. Ja zachęcam państwa do sięgnięcia po książkę pana doktora Michała Przeperskiego.
Ona jest ciekawa i bardzo przewrotna. Nic więcej nie powiem, żeby Państwu nie psuć tutaj, w ogóle nie nastawiać Państwa w żaden sposób. Po prostu ona jest przekorna. Ja spodziewałem się czegoś innego, dostałem coś innego. Więc to też mówię, bo spodziewałem się ciężkiej książki. Ona jest napisana w sposób bardzo przewrotnie, zupełnie inna niż o niej myślałem, niż na nią czekałem, bo już pan doktor wcześniej o niej mówił i ją zapowiadał. Zachęcam Państwa do lektury. Dziki Wschód, transformacja po polsku 1986-1993. I jeszcze ostatnie egzemplarze, proszę Państwa, albo w księgarniach stacjonarnych Instytutu Pamięci Narodowej Państwo dostaną, ewentualnie przez witrynę ipn.gov.pl. Książka, która wzbudziła ogromną dyskusję, bardzo istotna i bardzo ważna książka i jedyna biografia Mieczysława Rakowskiego, naukowa. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Bardzo dziękuję.